Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Suchy i jeżeli oglądaliście na moim kanale tylko gwinta, to nie widzieliśmy się już jakiś czas. Nie widzieliśmy się ponad dwa miesiące. Ale doszedłem do wniosku po analizie tego co redzi do nas przygotowali z aktualizacjami, które kolejne nadchodziły, że moim zdaniem gwint zasługuje na ostatnią szansę i taką ostatnią szansę mam zamiar dać gwintowi, więc Tytuł nie jest, nie jest clickbaitem. Mam zamiar dać ostatnią szansę, do kiedy będę próbował Gwinta grać w miarę regularnie, do marca, do tej aktualizacji wielkiej, która ma w marcu przyjść, która ma nam dostarczyć 100 nowych kart, pewnie zakładam, że jakieś nowe mechaniki, jakieś nowe ciekawe rzeczy, więc do tego okresu na pewno będę grał w Gwinta. Na moim kanale będzie się pojawiał Gwint, będzie się pojawiał, powiedzmy, gdzieś tak 3-4 razy w tygodniu czasami trochę więcej, czasami trochę mniej, ponieważ mam teraz dużo obowiązków. Także tak, gwint wraca, suchy wraca do gwinta, suchy wraca do korzeni i mam nadzieję, że niektórzy z Was się z tego powodu ucieszą. Wiem, że od razu pojawi się pytanie co do live'ów. Tak jak wspomniałem, teraz dużo obowiązków na głowie, ponieważ piszę pracę i to jest na chwilę obecną priorytet. Co nie znaczy, że live'y nie będą się pojawiały, tylko będą się pojawiały wtedy, kiedy będą się pojawiały. Nie będę miał żadnego stałego grafiku żadnych stałych dni, żadnych stałych godzin. Po prostu jak będę miał odrobinę czasu, którą mogę przeznaczyć dla siebie tylko i wyłącznie, gdzie nie muszę niczego innego robić, będzie się pojawiał live. E, ogłoszenie zawsze będzie kilka godzin wcześniej, zakładam. E, czy będzie to na Twitchu, czy będzie to na YouTubie, na chwilę obecną się zastanawiam, jednakże jestem trochę bardziej skłonny co do YouTube'a. Także to wszystko powraca i to wszystko będzie nowe, Ale, ale żeby nie było nudno, że Zszedłem na psy i zajmuję się znowu tym samym, i że skończyłem się. Mam zamiar robić też trochę innego kontentu. Przede wszystkim, co mam zamiar robić, dosyć bacznie obserwuję serial Wiedźmin na Netflixie, który ma się pojawić jakoś w tym roku i chciałbym zająć się trochę nim, przedstawiać wam najnowsze, najnowsze informacje związane właśnie z tym serialem. Ale również robić jakieś eseje, powiedzmy, na temat co sądzę, co powinno się wydarzyć, jakie mam obawy i tak dalej. Co dalej? Chcę prowadzić na kanał drugą serię. Bo chcę po prostu też grać w co innego. Nie chcę, żeby mój kanał był 100% skupiony na gwincie tylko i wyłącznie. Chcę też, żeby była jakaś ta spokojna gra, ponieważ. Mm, na moim kanale w tym międzyczasie robiłem kilka filmików, robiłem, bo tak nie wiedziałem, z którą gałąź się złapać. Robiłem trochę gameplay, trochę śmiesznych vlogów, trochę innych ciekawych rzeczy. Z wszystkich rzeczy jestem w sumie dosyć dumny, jak wyszły. Nie miałyby ogromnej oglądalności, ale jestem dosyć zadowolony z tego, jak, jak one wyszły. Jednakże zorientowałem się, że one nie mają wielkiego rezonansu z Wami. Ponieważ to były gry, które na to wychodzi, że po prostu wy nie byliście nimi zainteresowani. To były materiały, którymi wy nie byście zainteresowani. I tutaj właśnie pojawia się do Was pytanie: z jakiej gry chcielibyście tą drugą serię? Wiem, że teraz mam kilka takich propozycji. Wiem, że teraz wśród. Na polskim YouTubie jest popularna gra Age of Civilizations. Jeżeli chcielibyście ujrzeć mnie w tym wydaniu, to piszcie w komentarzach. Ostatnie mi czasy, jak mam trochę... Chcę się zrelaksować i nie pograć w nic ale takiego szybkiego, gdzie się strzelają i zabijają, to gram sobie Stardio Valley, gdzie sobie hoduję warzywa i świnie. Jeżeli chcielibyście obejrzeć mnie w takim wydaniu, to piszcie. Jeżeli macie zupełnie inne propozycje, coś, co się nadaje na taką dosyć dłuższą serię, Właśnie nie mówię, że taką jak Gwint, że bez końca, jednak że co by się pojawiało dosyć regularnie i czym byście nie byli złodzeni, piszcie w komentarzach. Co jeszcze chciałbym się zająć, i jeszcze nie wiem, czy tym się zajmę, e, dlatego też się pytam Was o opinię. Czy Was to w ogóle interesuje? Czy interesują Was inne produkcje CD Projekt RED? Ponieważ chciałbym również się zająć trochę z cyberpunkiem, e, też jakieś przemyślenia, jakieś analizy, jakieś newsy na moim kanale by się pojawiały, jeżeli oczywiście byście chcieli. I jak tak patrząc teraz na harmonogram, pierwszy materiał z gwinta pojawi się prawdopodobnie jutro. Pierwszy filmik z Netflixowskiego Wiedźmina pojawiłby się prawdopodobnie gdzieś w tym tygodniu, jednakże jeszcze to raczej, raczej pod koniec tego dnia albo na początku przyszłego, ponieważ te filmiki chciałbym, żeby były trochę bardziej ambitne niż po prostu mówienie do kamerki. Co do kolejnej serii z innej gry, pojawi się gdzieś prawdopodobnie dopiero za dwa tygodnie, bo zaczną się pojawiać, jak już odnajdę to, co chciałbym robić, albo wy mi pomożecie odnaleźć to, co chciałbym robić. A co dalej? Bo to będą się pojawiały, kiedy będą się pojawiały. Ja <laughs> o tym po prostu chciałem Was poinformować i podzielić się tą informacją yy, update'u kanału, ponieważ ten kanał tworzycie Wy, tak jak zawsze tworzyliście, i po prostu doszedłem do wniosku, że wszystkie materiały, które robiłem teraz przez ostatni okres czasu. Yy, nie były dla Was najwyraźniej, że po prostu to nie była Wasza tematyka i nie były wasze, wasze zainteresowania. Dlatego chciałbym, żebyście teraz Wy się wypowiedzieli, co chcecie, a ja to będę robił. Znaczy, oczywiście, jeżeli też będę chciał to robić, ponieważ pójdziemy na taki kompromis, że tak powiem, że będzie na nim propozycja. Ja z tych propozycji chętnie coś wybiorę. Co jeszcze w międzyczasie założyłem Facebooka, fanpage na Facebooku, link będzie w opisie, oraz Instagrama gdzie wrzucam moje śliczne ryjki i nie tylko. Więc jeżeli chcielibyście mnie zaobserwować w tych profilach, linki będą w opisie. I coś jeszcze chciałem powiedzieć? Wydaje mi się, że nie. Po prostu gwint będzie. Gwint dostaje ostatnią szansę. Gwint się będzie pojawiał. Ale będą też się pojawiały inne smakołyki. Tymczasem dziękuję, że byliście ze mną i mam nadzieję, że będziemy się teraz widywać częściej. Do zobaczenia.